Stanie, proszę pomóc. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Twoje słowa, one są dla nas życiem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że każde Twoje słowo, ono wpływa na nas i zmienia nas na Twój obraz. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że niczego nie stracimy z tego, co przyjmiemy teraz. Usuwamy wszelką demoniczną siłę z umysłu. Usuwamy ją w tej chwili przez imię Jezus. Ustanawiamy, że żadna moc ciemności nie włada nad umysłami teraz. Przez imię Jezus. Amen. Dobrze. List do Rzymian. 6 rozdział. 22 werset, który zaczynamy. Będziemy mówić o służbie. Jest napisane tak. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu, a oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu za cel życie wieczne. Wyzwolony z grzechu, powołany do służby. Nie ma takiego człowieka, który jest zwolniony od służby w Królestwie. Człowiek, który nie służy w Królestwie Bożym, to jest człowiek, który nie rozumie, czym jest życie wieczne i nie ma pożytku z poświęcenia, czyli nie przynosi realnego owocu w wyniku swojego odrodzenia duchowego. To jest taki człowiek. Człowiek, który nie służy, to człowiek, który jest pasożytem w Królestwie Bożym. Pasożyt. Jak mech, chuba, czy to coś, pod czym się tam całują na jemioła. Też taki pasożyt. Dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek spotkał się z Bogiem, narodził się z Bożego Ducha, to otrzymał ten człowiek najpotężniejszy dar, jaki tylko można było otrzymać od Boga. Dar życia wiecznego. I człowiek, który zrozumiał to, co otrzymał, to wie przede wszystkim to, że jego życie tutaj na ziemi stało się życiem drugorzędnym. Ponieważ życiem pierwszorzędnym jest życie wieczne po odejściu z ziemi. On to wie. A więc człowiek ten, który dokładnie zrozumiał to, co się stało w jego życiu, zaczyna to życie, które jest życiem drugorzędnym, podporządkowywać życiu, które nastąpi później. Według słowa, że mniejszy bierze błogosławieństwo od większego. Życie tutaj na ziemi, nasze życie na ziemi, jako odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, jest życiem podporządkowanym życiu po naszej śmierci. Jest życiem podporządkowanym. Dlatego też Paweł mówi, że jeśli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy, najbardziej pożałowania godni jesteśmy. Rozumiecie? Czyli człowiek Boży, człowiek realnie świadomy swojego odrodzenia duchowego, traktuje życie na ziemi jako drugorzędny element. Wszystko, co jest związane z tym życiem na ziemi, traktuje jako element drugorzędny. I jako element drugorzędny, czyli słabszy, podporządkowuje go elementowi pierwszorzędnemu. Czyli życiu wiecznemu z Bogiem.
On to podporządkowuje. A zatem człowiek taki zaczyna rozumieć, że to życie ma być wykorzystane na rzecz życia przyszłego. Ma się je wykorzystać. Co odrodzony z Bożego z Ducha człowiek ma zrobić z tym życiem teraz tutaj obecnym? Wykorzystać. Wykorzystać. Nie przeżyć, przetrwać, przeleżeć, przesiedzieć, przebujać się. Rozumiecie, o co chodzi? Ma go wykorzystać. Ono ma przynieść korzyść. Korzyść. Ono ma coś wnieść. Służba to jest wykorzystanie obecnego życia na ziemi. Służba. Ktoś mnie kiedyś zapytał, skąd ty wiesz, że ty masz służyć Bogu? Ja mówię, bo narodziłem się z Bożego Ducha i straciłem wszystko, co miałem do tej pory. Nie posiadam niczego. Wszystko to, co obecnie rzekomo mam, służy do tego, aby to wykorzystać. Dlatego służę. Wykorzystuję. Wykorzystuję moje ciało, wykorzystuję moją duszę, wykorzystuję czas, który posiadam. Wszystko wykorzystuję. Wszystko wykorzystuję. Zostałem wyzwolony z grzechu, czyli z błędu, w którym byłem, szeroko pojętego błędu, błędu wiecznego, błędu teraźniejszego. I zostałem z automatu przeniesiony do służby Bogu. To się stało automatycznie. Kiedy człowiek staje się sługą Boga? W momencie odrodzenia duchowego. W momencie odrodzenia duchowego tracimy wszystko, co doczesne. To, co doczesne, przestaje mieć sens. Rozumiecie? To przestaje mieć główny sens. Sensu nabiera to, co wieczne. To, co główne. I więc teraz to, co jest doczesne, zaczynam wykorzystywać na rzecz tego, co jest wieczne. Wykorzystuję to. A więc służba Bogu to wykorzystanie obecnego życia na rzecz Boga. A to znaczy na rzecz Boga. Co możemy dać Bogu? Rzeczywiście nic. Bogu samemu nic dać nie możemy. Ale znając zamysł Boga, że chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, zaczynamy nasze życie ukierunkowywać w ten sposób, tak? Aby doczesność, tak? Służyła do tego, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaczynamy służyć Bożemu zamysłowi. Jako, że Bogu samemu nic dać nie możemy, jako, że Bogu samemu za nic zapłacić nie możemy Mu się podobać, nie możemy Mu się przypodobywać, nic Mu nie możemy, bo to jest niezasłużona przychylność, więc nie możemy na nic zasłużyć, to co my teraz robimy z tym teraźniejszym życiem? Wykorzystujemy go, tak, aby pragnienia Boże uległy realizacji. A więc, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Robimy to, czego pragnie Bóg. To jest służba. Jak ja słyszę na przykład, że ludzie mówią, że ja to tak te życie będę spędzać, że będę tak z Panem blisko, tak będziemy blisko z Panem. Ja mówię, ale po co? Jak to? No tak, że mieć taką relację, bo tu chodzi o ojcostwo, o synostwo. Ja mówię, ale ja mam dwoje dzieci. Jak to leżą cztery worki ze śmieciami na korytarzu, bo ja je wystawiam na korytarz. Wiążę i wystawiam. Bo ja nie wynoszę w domu śmieci.
wystawiam je i co pewien czas przypominam mojej córce, gdy Sara już stoi jeden worek, drugi, trzeci, czwarty. Jak ona by w tym czasie przyszła i powiedziała: tato, tak cię kocham, to bym powiedział: do niej kłamiesz, bo tam stoją cztery worki na korytarzu. Nie kłam. Tato, chciałabym pobyć z tobą. Cztery worki na korytarzu. Cztery worki, o których powiedziałem, mam je wynieść. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wszedłbym z nią w głęboką relację intymną. Wiecie, czemu bym nie wszedł? Ponieważ ona nie realizuje tego, o co poprosiłem. Czemu miałbym z nią w relację wchodzić głęboko? Z kłamczuchą. Jestem przecież świętym Bogiem. I wszystko, co nieświęte, jest mi obce. Ludzie uważają, że mogą nie służyć Bogu, a jednocześnie wchodzić w intymną relację. I potem mówią: Pan mi powiedział to, Pan mi powiedział tamto. Mam od Pana takie objawienie, a mnie nic nie masz od Pana. Nic nie masz od Pana. Nie słyszysz Pana. Nie widzisz Pana. Rozumiecie? Mój taki znajomy pastor, przyszedł do niego kiedyś człowiek od niego z kościoła i mówi do niego: pastorze, był taki człowiek, któremu ciągle Bóg coś pokazywał. I on był wyrozumiały dla niego ten pastor, ale któregoś razu już nie wytrzymał. Przyszedł do niego i mówi: pastorze, Bóg mi dzisiaj powiedział, a on przyszedł, mówi: poczekaj, nic ci Bóg nie powiedział. Nic. A wiesz, dlaczego Bóg ci nic nie powiedział? Bo ty nie słyszysz Boga. A powiedzieć ci, dlaczego nie słyszysz Boga? Bo ty śpisz do 11. Ty nie pracujesz. Rozumiesz? A ten Bóg powiedział, żeby pracować. A ty śpisz do 11 i nie pracujesz. Żyjesz w ogóle z dziwnych rzeczy. Z jakichś ochłapów, co ci ktoś przyniesie. Nie słyszysz Boga. Nie słyszysz Boga. Kiedyś tu też takiej żony pastora podeszła kobieta w kościele i mówi do niej: mam dla ciebie słowo od Pana. To też była taka kobieta, która ma słowo od Pana. I ona do niej powiedziała: ty nie masz żadnego słowa od Pana. Jak to? Przecież jestem prorokiem. Nie jesteś żadnym prorokiem. Jesteś nieposłuszna swojemu mężowi. A więc na pewno nie słyszysz Pana. A twój mąż jest pobożnym człowiekiem. Chodzi z Bogiem. A ty się buntujesz przeciwko wszystkiemu, co mówi. Nie słyszysz Pana. Idź stąd. To jest trudne. Takich rzeczy słuchać. Bo ludzie myślą, że Pana słyszą. Ludzie uważają, że mogą twierdzić, że są blisko Boga, a nie służyć Bogu. Tak śmieją mówić. Rozumiecie, o co chodzi? To jest hipokryzja. Bo Słowo Boże jest wieczne. Jak On powiedział: wyzwoliłem cię z grzechu i natychmiast wprowadziłem cię w służbę dla mnie. To się mówi amen na taką rzecz. I nie ma dyskusji. Wyzwolony od grzechu, przeznaczony, aby służyć. Rozumiecie? Nie dlatego, że mamy odpłacić, zasłużyć, oddać mu coś. Ale dlatego, że tak powinno reagować odrodzone wnętrze człowieka. To jest jedyna prawidłowa reakcja. Rozumiecie? Jedyna prawidłowa reakcja. Wyzwolony z grzechu, przeznaczony do służby. To jest twoje powołanie. Rzymian 6:19.
Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Posłuchajcie. Ktoś mówi tak. Ale ja nie wiem, co ja mam robić w Królestwie. Ja mówię, rozumiem cię. Ja ciebie rozumiem. Przede wszystkim musisz uznać, że masz służyć. To przede wszystkim. Jak już to uznałeś, 50% sukcesu. I teraz musisz zrobić drugą rzecz. Uznać, że służba to 100% twojego czasu i zaangażowania. Służba to całe twoje życie. Najpierw nie szuka się, co się ma robić. Najpierw ustanawia się, że w ten sposób, jak się żyło aktywnie dla diabła, będzie się też żyło aktywnie dla Boga. O tym mówi ten werset. Przeczytam jeszcze raz. Rzymian 6,19. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. On im to tłumaczy, jak w ogóle najgorszym tempakom. Oni nie rozumieli tego. To on im to wyłożył jak tempakom. Tak, dokładnie jest napisane, nie jak, tylko tak jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieprawości, nieczystości, ku popełnianiu nieprawości. Tak, czyli w ten sam sposób, teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Zauważmy, że mówi tutaj o członkach, czyli o elementach naszej fizyczności. Prawda? Czyli służba to nie jest rzecz związana z tym, że ja sobie siedzę i w głowie służę. Jestem sługą Pana. Nie. Sługa Pana przychodzi i mówi, oto jestem i jestem gotów na co? Na wszystko. Na wszystko. Nie na coś. Często spotykam ludzi, którzy mówią, to nie jest moje powołanie. Ja mówię, co nie jest twoim powołaniem? Ja tutaj nie muszę sprzątać. Ja mówię, dlaczego nie musisz sprzątać? Jak wrócisz? Czy poruszasz się jak duch? Nie poruszasz się jak duch? Chodzisz tu w butach normalnie? Zostawiasz w ogóle bakterie jak wszyscy, czy nie? Czy jesteś w takim stanie, że po prostu płyniesz? Bo jak nie jesteś w tym stanie, tak? To sprzątaj. Dlaczego? Bo masz być zaangażowany cały. Zawsze. Ktoś mówi, a mnie Bóg nie powołał, żebym głosił Ewangelię. A mnie Bóg nie powołał, żebym uzdrawiał chorych. A Bóg mnie nie powołał, żebym to zrobił. Bądź zaangażowany w 100%. Tak jak byłeś w świecie zaangażowany, w życie świata, tak bądź zaangażowany w życie Królestwa. W 100%. W 100%. W 100%. Akurat w naszym kościele tak nie jest, ale są kościoły, że to jest ich masa, gdzie uwielbienie jest do pół godziny, a głoszenie do 20 minut. No to się wszystko musi zamknąć w godzinie. Proszę zebranie kolekty, ogłoszenia parafialne, godzina 15, bo w niedzielę jest obiad z rodziną później. To trzeba szybko załatwić. Rozumiecie? W jednym mieście był taki kościół, był baptystyczny akurat kościół, jak pastor sobie pozwala, żeby głosić powyżej 20 minut, to zaczynały się głosy w kościele, że trzeba go zdjąć. Rozumiecie? Bo tak akurat tam demokratycznie się wybiera pastora, to jest akurat tego rodzaju konstrukcja. Baptyści się zbierają i wybierają pastora. To jest w ogóle mistrzostwo świata, ale tam w ogóle pomijają. To jakby dzieci wybierały rodzica. Wiecie, o co chodzi? W ogóle odwrócona historia, ale to już pomijam ten temat, to nie o tym sobie. Chodzi o to, że w świecie człowiek balował całą noc, chlał, ćpał, człowieku, impreza i był git. Ale jak modlitwa w kościele przekracza 2 godziny, to jest dramat.
Jak ten artykuł zastosować, to przeczytałem przed chwilą. Tak samo, jak członki twoje, czyli twoje ciało, używałeś w świecie, to używaj w Kościele. Tak samo, tak samo, tak samo, z taką samą determinacją, z taką samą siłą, z taką samą pasją, z taką samą pasją. Żeby ludzie tak szerzyli królestwo, jak balowali w świecie, to byśmy mieli, człowieku, taką petardę, że się w pale nie mieści. Żeby tylko ten artykuł wzięli i zastosowali do swojego życia. Ten jeden artykuł z tego kodeksu. Ten jeden. Rozumiesz? A ludzie balowali w świecie na maksa, przekraczając w ogóle wszystkie możliwości, a do królestwa to się dotykają, proszę ciebie, rozumiesz, jak do myszy. A to trochę tu posłużę, żeby nie za... A ile to będzie trwało? Ty czarny tobie, ktoś do mnie dzwoni. A ile będzie trwało wasze spotkanie? Ja mówię, do wtorku. Słucham? Ja mówię, do wtorku, bo mówię, mamy takie coś, żeby zaczynamy w niedzielę, kończymy we wtorek. Pan żartuje. Ja mówię, nie, w życiu nie żartuje. No to co mam powiedzieć? Ile będzie wasze spotkanie trwało? Kto pyta, ile będzie melas trwał? Ja w życiu nie byłem na żadnej imprezie, że w ogóle, nie wiem, jest balet na imprezie, bo ciebie, wiesz, wąchamy, tańczymy, ktoś wchodzi, ziomek, sorry, ile będzie melas się trwał? Jak się nie spisze, to nie do czego? W kościele się ludzie pytają, ile trwa nabożeństwo? A ile, a na czemu to wychodzicie, bo jest zimno? Czemu głosicie, że jest zimno? Zimno jest, bo jest zima. Ale zimno, a co to ma wspólnego z głoszeniem? Głosisz, jak jest ciepło i zimno. Nie wiem, no kurczę, no to się ubierz. Kurczę, ja nie wiem, o co chodzi. Ale nie było mnie, bo było zimno. Zimno było, no. Sobie kup strój narciarski, człowieku. No, to kupujesz strój narciarski. No nie, czemu w strój narciarski mi chodzisz głosić? Ja nie rozumiem. No załóż ten strój, wszystko tu trzeba. Gogle chcesz załóż i głosisz. No będziecie ciepło, czy tam słuchu. Ale ludzie nie rozumieją tego w ogóle fragmentu. Że służba Bogu to jest 100% zaangażowania. 100% ciała, 100% duszy. 100%! 100%! 100%! Nie trochę mniej! Rozumiecie? To jest mega ważne. Ludzie mówią, ja bym chciał tak spokojnie żyć, a mnie nie w kościele. W kościele się nie żyje spokojnie. To nie jest spokojne życie. Rozumiesz? Tu nikt ci nie obiecał takich historii. Rozumiesz? Mesjasz ci nigdy nie powiedział, że będziesz miał spokojnie. Mesjasz ci powiedział, że będziesz miał prześladowania, będą chcieli cię zabić, jak mnie. W ogóle wiesz, o co chodzi. Nie jest w ogóle uczeń nadmistrza. Tak ci powiedział Mesjasz. Taki ci obietnicę pozostawiał, jak odszedł. Będziesz robił to, co ja. Rozumiesz? To, co ja będziesz robił, to, co ja będziesz miał. To w ogóle takie coś ci obiecał, wiesz? Służba to 100% zaangażowania. Jeżeli nas interesuje przebudzenie, w ogóle mamy to w głowie, to my musimy się tak ustawić. Musimy być pełnoetatowymi sługami Bożymi. Co to znaczy, że mamy być gotowi 24 godziny na dobę służyć? Wszystkim czasem naszym. Naszymi emocjami, naszymi myślami, naszymi pieniędzmi, naszymi rodzinami, wszystkim. W kościołach różnych uczą, wiesz, to najważniejsza to jest relacja z Bogiem, potem jest rodzina, potem jest Kościół. Ja mówię, co za bzdety? Skąd te pomysły takie? Co to w ogóle jest? Jak tylko wezmę Jezusa za wzorzec, to od razu widać, że to jest herezja. To jest herezja.
takie głoszenie. Bo Jezus po prostu służył Bogu. Służył Bogu. Pamiętam, jak dziś Sarę naszą, jak miała chyba ze 4 lata, w Częstochowie byliśmy na spotkaniu, na jakieś, nie wiem, co my tam robiliśmy, ale chyba było uzdrowieńcze wtedy. Ta kolumna stała tak na krześle tutaj. A ona siedziała sobie na krzesełku przed tą kolumną. Ktoś tam oglądała książeczki i usnęła i tak na tej kolumnie leżała. Głową. Wiecie, do dziś to pamiętam, ale tak tu stała kolumna, Sara na tej kolumnie śpi, tak? A my uzdrawiamy i uwalniamy. Pamiętam, jak w jakiejś szkole robimy ewangelizację, a ona spała, tak jak tutaj były drzwi, spała głową na progu. A koło niej tam wchodziło z 200 uczniów. A ona spała, miała swoją teczuszkę pod głową, tam ja miała z 5 lat, leżała. Pamiętam, jak do naszego pierwszego kościoła jeździliśmy, który mieliśmy w ośrodku dla bezdomnych i ustaliliśmy, że nie będziemy mieć wszy po każdym nabożeństwie. Przed każdym nabożeństwem to ustaliliśmy. To było moje stałe wyznanie. Mówię, ogłaszam w imieniu Jezusa, że z dzisiejszego spotkania wyjadę bez wszy. Ja i to. Rozumiecie? Bo tam było wszystko. Wszelkiego rodzaju insekty. I pamiętam, Sara przewalała się z tymi dziećmi i wracała. My byliśmy wszyscy, jak my tam wracaliśmy z tego nabożeństwa, to my wszyscy byliśmy do prania. Wszystkie ciuchy do prania, do kąpania. To byliśmy po kościele zawsze w ogóle Wiktor brudny, wszyscy brudni. Ładne ubranie się zakładało, bo brudne, bo to wszystko było brudne. Rozumiecie? Moja żona jest estetką i u nas w domu można z podłogi jeść. W cudzysłowie tak to nazwę. I pamiętam, jak Duch Święty nas uczył, czym jest 100% zaangażowania. I przychodzili ludzie, wtedy widzieliśmy, najwięcej cudów się działo pod naszymi rękami, bo tam były przypadki, nie wiem, jak to nazwać, jakie to były przypadki. Ja takich przypadków nigdy nie widziałem. O. I takie masz przypadki na jednym miejscu wszystkie. Wiecie, o co chodzi? Wszystko. Ej, z gruźlica, odmrożenia, człowieku, ludzie z rakami, człowieku. Jeden miał raka takiego, że człowieku tu od tyłka mu wychodził, to taki był ten rak, tutaj, tak chodził, człowieku. A Norbert jeszcze ich wszystkich wnosił na te spotkania, on ich wniósł. Jeden tu miał od raka taką dziurę, tutaj, że jak ja, to mu tu wypadało. Tak mu rak zżerał twarz. A Norbert tam ich chodził, proszę mnie przynosił na spotkanie. Ja mówię, będziesz wierzył teraz, proszę ciebie, następny. I teraz pamiętam, jak przyszła kobieta i mówi do Agaty tak, podobno jesteś fryzjerką. Agata mówi, tak, jestem fryzjerką. Może byś mnie ostrzykła. A ja w ogóle stoję z boku i mówię, to będzie cud, jak ona się do niej dotknie. A ona miała łuszczycę wszędzie. Twarz, czuje się taką aż zaropiałą. Bezdomna taka jedna. Włosy jej tu wypadały, tutaj ropa. Człowieku, Agata mówi, tak, ja cię ostrzygnę. I pamiętam, że leżały rękawiczki, a Duch Święty mówi, tak, Agaty, ale bez rękawiczek ją ostrzyż. Nie zakładaj tych rękawiczek. Agata mówi, dobrze, ja cię ostrzygę, ale czy mogę się najpierw o ciebie pomodlić? Dobrze, to pomódź się. Pomodliła się, ostrzygła ją. W ciągu kilku godzin kobieta nie miała jednego fragmentu w ogóle łuszczycy na ciele. Jednego fragmentu. Cały jej dom się nawrócił, bo ona tam była w ogóle w tym domu, w ośrodku dla bezdomnych, z mężem i z trójką dzieci, to wszyscy się nawrócili. Ona, jej mąż, trójka dzieci, wszyscy. W ciągu paru godzin w ogóle z niej to w ogóle zeszło wszystko. Ale to było zaangażowanie nasze. Nie mieliśmy samochodu, rozumiecie, bo to były początki moje wyjście z więzienia dopiero. Ja pracowałem na pewien etat, zarabiałem 1750 zł i zacząłem prowadzić kościół. Jeździliśmy, przywozili nas na tą wioskę, bo to w sumie wioska, bo tam duży ten ośrodek, to była wioska. Przywozili nas z tego ośrodka, przyjeżdżał po nas bus,
Wsiadaliśmy na bus, dlatego to był bus zaopatrzeniowy, czyli tam nie było siedzeń w środku. Stała taka ławka drewniana i my siadaliśmy po prostu na tej ławce. Ja, Agata, Wiktor, Sara jechaliśmy na nabożeństwo tego kościoła. 18 kilometrów. Rozumiecie? Ale Duch Święty do nas mówił tak. Tak jak swoje członki oddawaliście w służbę nieprawości, tak samo macie je oddawać na służbę sprawiedliwości. Tak samo. Tak samo. Tak samo. Rozumiecie? Ci ludzie zastanawiają nad pieniędzmi, ja się patrzę, myślą tam pieniądze. Tu Mateusz dobrze powiedział, 90% w królestwo wkładam. 90% tego, co firma moja zarabia. Rozumiecie? 90% idzie w królestwo. Ile człowiek by nie miał pieniędzy, tyle ładowaliśmy w królestwo. Zostawialiśmy sobie na przeżycie. Na czynsz, na jedzenie, ubieraliśmy się w ciucholandach. Rozumiecie? Ale za priorytet było królestwo. Królestwo. Nie mieliśmy z kim głosić na Warszawie, przyjeżdżaliśmy kupę czasu tylko z Agatą, z małą Sarą, stawaliśmy pod tymi tarasami, rozstawialiśmy kolumnę, głosiliśmy, pozdrawialiśmy chorych. Sarę sadzaliśmy, taki kąt zawsze mieliśmy, tam jest taki jeden grzej, takie coś, co cieple powietrze. To tam kot je rozkładaliśmy, ona tam ją sadzaliśmy, przykrawaliśmy takim pledem, ona tam siedziała, czym się bawiła w ogóle i z tego ciepłego powietrza, żeby tam jej było ciepło. Była zima, rozumiecie, albo na parasolki, albo trzymała sobie parasoleczkę, żeby też na nim napadała. Byliśmy co tydzień, przejeżdżaliśmy 50 kilometrów, żeby głosić. 100%! Rozumiecie? Ten werset. To jest służba Bogu. Służba Bogu. Służba Bogu. Ja się nawróciłem, powiedziałem, ja Ci będę służył, Panie. Ja nie wiedziałem, co to jest. No ja Ci będę służył. Będę Ci służył. Musimy mieć ktoś w siebie wbite. Służba nie jest alternatywą. Służba Bogu jest ostatecznością. Nie ma ludzi, co nie służą. Kupa ludzi od nas podchodziła z tego kościoła, dlatego, że nie chcieli służyć. Bo im się to nie podobało. Oni mieli własne koncepcje. Mówili, a Bóg taki nie jest. A Bóg zadarmo. Ja mówię, ja wiem, Bóg zadarmo wszystko, ale w czym sprawa z tym zadarmo? No zadarmo, przecież o co chodzi? Ale służ Bogu. A co ty masz do roboty? W ogóle o co ci chodzi? Co ty masz do roboty? Jesteś przechodniem i pielgrzymem na tej ziemi. Kto ty tutaj myślisz, że to tu jest? Bóg to mi kiedyś powiedział, nie mebluj swojej celi. Nie mebluj jej. Te życie tutaj jest jak cela więzienna. Rozumiecie? Jak cela więzienna. Tego nie trzeba meblować. Tego się nie mebluje. Tu trzeba sobie po prostu żyć. Możesz żyć w obfitości, we wszystkim, co chcesz. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś nie był do tego przywiązany. Chodzi o to, żeby to nie był nawyk. I że napisałem słowo, które dał mi Bóg. Że nawyk zatrzymuje siłę przyciągania. Nawyk. Ponieważ na tej ziemi układamy pewien mechaniczny system życia i nim żyjemy. Zamiast służyć Bogu. Zamiast być otwartymi na prowadzenie. Ale żeby być otwartymi na prowadzenie, trzeba uznać, że 100% naszego życia to jest służba Bogu. Nie 50%, nie 60%, nie 99%. Rozumiecie?
się nad pieśniami. 1:7:8. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Będziesz wiedział, co masz robić, jeśli będziesz przebywał z Bogiem. Jeśli będziesz przebywał z Bogiem, to będziesz wiedział, co masz robić w Królestwie. Odnajdziesz swoje miejsce. Rozumiesz? Odnajdziesz. Powstanie w tobie pragnienie działania w określony sposób. Powstanie pragnienie. A następnie rozpoznasz poprzez przebywanie z tym Bogiem drogę do realizacji tego pragnienia. Byleś był z Bogiem. Byleś z Nim przebywał. A dopóki nie wiesz, to pytaj przywódców. O tym mówi ten werset. Jak nie wiesz, gdzie paść, to pytaj przywódców. Zapytaj pasterzy. Idź śladem owiec. Często ludzie do mnie przychodzą i mówią tak, ale ja nie wiem, co mam robić w Królestwie. Ja mówię, to ja ci powiem. Powiesz mi? Ja mówię, no. Ja wiem. A jak to nie będzie moje powołanie? Ja mówię, się przekonasz w trakcie roboty. Rozumiesz? Na razie ja ci powiem, co masz robić. Ty będziesz wiernie to robił i będziesz dalej się modlił. I będziesz szukał swojego kierunku, kto ci broni. Tak samo jak jest praca. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią, pastorze, ale ja nie wiem, gdzie mam iść do pracy. Ja mówię, ale co to znaczy, nie wiesz, gdzie masz iść do pracy? No nie wiem, gdzie Pan chce mnie posłać. Ja mówię, to wiesz co, to idź do płytki, kłaść płytkę chodnikową. Będziesz 8 godzin kładł płytkę chodnikową. To jest taka praca, gdzie mózgu nie musisz używać. I będziesz się modlił w innych językach 8 godzin, rozumiesz? I niedługo się dowiesz. Do pracy iść. Przez ten czas zarobisz przy płytce, proszę cię, pieniążki, nie będziesz zdychał w głowie. Tak samo jest tutaj. Nie wiesz, gdzie masz służyć? Przyjdzie ci powiem. Tyle jest roboty. Full. Nie siedzisz i się głowisz. Nie. Nie głowimy się. Jeśli nie wiemy, co mamy robić, tak? To idziemy do przywódców. Przywódca ci powie, co masz robić. Bo pasterz, wiecie, co różni pasterza od owcy? Wzrost. Nic więcej. Owca jest tu, pasterz jest tu, widzi dalej, więcej. Rozumiecie? On widzi. Owca stąd widzi, a pasterz stąd. Różnica metra czy półtora. I on wie. Dlatego ta prawda, o której przeczytałem Pieśń nad Pieśniami, o tym mówi. Jeśli nie wiesz, moja najdroższa, to zapytaj pasterzy, idź śladami owiec, czyli bierz przykład z twoich braci i sióstr. Czasami ludzie mówią tak, nie wiem, czy mam ewangelizować. Ja mówię, ewangelizowałeś już na ulicy, nie wiem, idź. A jak to nie jest moje powołanie, to ty przekonasz po paru tygodniach. Ja nie wiem. Na razie idź głoś. Idź pozdrawiaj chorych. Ale to nie jest moje powołanie, ja nie wiem, gdzieś pozdrawię chorych, uzdrawiaj chorych, idź. Daj informację w internecie, że uzdrawiasz chorych, oni do ciebie dzwonią, będziesz się z nimi spotykał, uzdrawiam ich. Rozumiesz, jak się okazuje, że 1000 osób się modliły, żadna nie uzdrowiona, to może zmienisz fach. Nie wiem, rozumiem. Ale z 1000 osób uzdrów, próbuj uzdrowić 1000 osób najpierw. Tak? Jak po 1000 nie będzie szło, no to się zajmie czym innym, może ty prorok. Ja nie wiem, co to jest. Ale spróbuj. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Doświadcz wszystkiego. Sprawdź.
Przebywaj z Bogiem, módl się, szukaj. Ale nie bądź pasywny. Nie siedź w ławce i zastanawiaj się, ciekawe, czy to jest moje powołanie. Jak to jest twoim powołaniem, to nie ma pytań, żonku. To jest bardzo proste. Jak ty nie wiesz, to znaczy, że to, o czym myślisz, nie jest twoim powołaniem. Bo wiara jest czym? Pewnością. Jak ty nie jesteś pewny, czy coś jest twoim powołaniem, rozumiesz, o co chodzi? Jak nie jesteś pewny, to na pewno nie jest to twoje powołanie. Przynajmniej nie w tej chwili. Może to w ogóle jest globalnie twoje powołanie, rozumiesz, kiedyś. Ale ja nie chcę filozofować, bo to jest do niczego niepotrzebne nikomu. Co mi obchodzi kiedyś? Mi obchodzi dziś. Czy ty dzisiaj wiesz, co masz robić? Nie wiem. Spytaj przywódcy, on ci powie. A on cię pośle. On ci powie, trzeba to i tamto. A ty będziesz się dalej modlił, będziesz szukał swojego powołania. Rozumiesz? I w pewnym momencie przyjdziesz do przywódcy i powiesz, słuchaj, ja już nie mogę tego robić. Przynajmniej nie w tym wymiarze. Muszę się zająć tym i tym. Ja mówię, halleluja, dawaj, ruszaj. Działaj. Ale żeby w ogóle do tego doszło, to najpierw trzeba uznać, że służba Bogu to nie jest alternatywa. I że należy w 100% poświęcić się służbie. Żeby w ogóle można było myśleć dalej, co mam robić. Rozumiesz? To trzeba najpierw tamte rzeczy usankcjonować w sobie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Amen. Amen. Poczekajmy sobie do toalety. Może...